Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Pozposzukiwał najbardziej opuszczone Ludwiejski, święty Alfons. Jako założyciel pragnął, aby członkowie zgromadzenia poszli za jego przykładem, dokonując radykalnego wyboru na rzecz najbardziej opuszczonych, pozostając przy tym zawsze blisko nich. Jako pisarz starał się zawsze i tylko o to, by jego książki przynosiły pożytek ludziom. Alfons jest teologiem, który opierając się na własnych doświadczeniach bierze pod uwagę problemy praktyczne, wymagające jak najszybszego rozwiązania. Gdy widzi, że w sercach trzeba ożywić miłość, pisze dzieła ascetyczne. Gdy pragnie umocnić w ludziach wiarę i nadzieję, pisze dzieła z zakresu teologii dogmatycznej i moralnej. My też i z tej okazji pozdrawiamy serdecznie wszystkich współbraci, ale i naszych współpracowników. Polska na geopolitycznej i geocywilizacyjnej mapie świata. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział weźmie profesor doktor habilitowany Tadeusz Marczak. Początek rozmów o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Dziś mamy zaproszenie na wspólną modlitwę w Stargardzie, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Chorzowie. Mam też zaproszenie od pana Roberta Grudnia na spotkania z Jezusem i świętą siostrą Faustyną. To w Radomiu, jutro w Stalowej Woli, a pojutrze w Lublinie. W
Stargardzie w parafii Miłosierdzia Bożego dziś o 17.30 różaniec, później msza święta. W Bydgoszczy parafii Opatrzności Bożej o 16.00 spotkanie modlitewne koła przyjaciół Radia Maria, o 17.00 msza święta. W Rzeszowie w parafii Chrystusa Króla o 17.30 różaniec, o 18.00 msza święta, później adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec święty. W Chorzowie u świętej Jadwigi Śląskiej o 18.00 msza święta i wspomniane przeze mnie spotkania z Jezusem i świętą siostrą Faustyną. Pani Halina Bonarska będzie recytowała teksty, pan Robert Grudzień grał. To w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Dziś o 19.00 w Radomiu, kościół Farny świętego Jana Chrzciciela. Jutro o 19.00 w Stalowej Woli, klasztor Kapucynów. I w środę 3 sierpnia o 19.00 kościół Świętej Rodziny na Czubach w Lublinie. Proszę bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Proszę Ojca, ja mam takie pytanie. Przed chwilą była przepiękna piosenka i chciałam się dowiedzieć, czy ojciec wie, czy to można gdzieś kupić taką płytę, czy to zespół śpiewał pewnie. To tak? Zespół Równica, tak? Estrada Regionalna Równica. Równica. Równica, tak. Przepiękny. Ojcowski dom. Ojcowski dom. Oni niedawno chyba mieli 25 lat swojej działalności i też jakąś konkretną płytę wydali, ale gdyby pani szukała, to Równica. Super, super, bardzo, Równica. Bardzo ojcu dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Boże. Dziękujemy też wszystkim naszym ofiarodawcom, współpracownikom. Także widzicie państwo, tutaj mamy te zabawy, takie dobre samopoczucie, że człowiek różnie może sobie życie rozplanować, zorganizować, że będzie się ten ów człowiek bardzo dobrze czuł. No ale czy to na tym tylko polega? To musi być jakaś duchowość tutaj, musi być uduchowienie, to musi być prawda, sensu stricto, na 100% prawda. No. No to więc przynajmniej może lepiej by było, może nie byłoby tak źle, żeby zapędzić na mszę, żeby się pomodlili, bo tak, tutaj von Lipski, wielka Ewa, one jak usłyszą coś z Radia Maryja, a ja czasem specjalnie to włączam, patrzę na reakcje, jak moherowe się zachowują, to moherowe nie chcą słuchać głosu swojego pasterza. Często jest tak, że moherowe nie chcą słuchać głosu swojego własnego pasterza, bo o 6 stycznia, tutaj mamy ostatnio na topie, proszę państwa, jeszcze pary o 6 stycznia. Makryna Mieczysławska i druga Manika. Proszę państwa, pary o 6 stycznia. Co się dzieje, że jedno z drugim się nie zna? Na przykład Makryna Mieczysławska, a to, co tu jest, to oni nie znają się, bo na przykład Makryna Mieczysławska nie zna Krzysztofa Markowskiego. Krzysztof Markowski to jest coś z palca wyssane, coś, co nie istnieje, chociaż jest na Facebooku, no bo tak, Żydzi amerykańscy wymyślili Facebook i myślą, że będą ludzi inwigilować, a on tutaj podaje Grzegorz Markowski, a nie nazywa się Grzegorz Markowski, tylko nazywa się tak, Andrzej Topolski, albo może i Krzysztof Topolski, prawda? Topolski. Także są to strasznie śmieszne sprawy, są to strasznie śmieszne rzeczy, proszę państwa, że ludzie są tak głupi, bo ja rozumiem, czy na Facebooku, czy na YouTube dajesz jakieś imię symboliczne, prawda, czy zastępcze, no ale tam żądają prawdziwego imienia, nazwiska, żądają rok urodzenia i mieszka i pracuje się i ach i och, no to mówiłam tej von Lipski wczoraj, a ona była zaskoczona, że jak to co, rok urodzenia, ja mówię no rok urodzenia, bo muszę orientować się, czy to jest ta osoba, czy to nie jest ta osoba. Rok urodzenia. W tym systemie oszustystycznym, po tej stronie lewej, powiedzmy, że to z prawej, bo ta uciekła od prawosławnych, że jakieś, że ruskie ją mordowali, uciekła, proszę państwa, i do papieża, do Rzymu, na lewo. Proszę państwa, co my tu mamy? Lipska, Hanka.
Panka amatorką cudzych kamienic, proszę państwa. Mamy tutaj awatar też świadków Jehowy. Awatar mormonów, awatar prawosławnych, awatar ewangelików. Oszuści, że bardzo wygodnie jest mentalnie, a chociaż powiedzieć, że jestem malarką, chociaż powiedzieć, że jestem artystką, prawda? Jak nawet nie mam takiego poczucia artystycznego, bo, proszę państwa, moheryzm w tym się przejawia, że ludzie są dosłowni, są średniowieczni, są zacofani, chociaż nie muszą być, nie muszą być. Ja nawet posyłam ich do kościoła, żeby się jakoś dali uduchowić, a przecież Świadkowie Jehowy to są jako te, jako kij w mrowisko. No gdzieś stoją, na przykład na przystanku, gdzieś stoją, gitara, złote tarasy, kij w mrowisko. No i wtedy mało kto podchodzi oczywiście, bo ludzie boją się rozmawiać ze Świadkami Jehowy, bo Świadkowie Jehowy każdego zakrzyczą. Ja to mówię tak artystycznie teraz, bo przecież Świadkowie Jehowy mają teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Oni muszą 10 gruntów sprawdzić, kto co, czym się interesuje. Traktacik malutki zostawią na sam począteczek. To bardzo mili, bardzo fajnie, ale mówię tak artystycznie, żeby jak chłopu na miedzy, bo to mój dom na wsi, prawda? Mówią, że mój dom na wsi. No mówią, że Warszawa jest taką największą wsią na świecie. Mówią, że wiochą taką, Warszawa, no, pomiędzy mydłem a powidłem, no, a tu jest przecież mydło i powidło pomiędzy wschodem i zachodem, proszę państwa. Pomiędzy Niemcami a Rosją, że Warszawa była jakoś tak pomiędzy. Ale to nie o to chodzi, bo Biblię czytać każdy może, każdy Biblię czytać powinien, studiować Słowo Boże, każdy może i o to chodzi. Dać się uduchowić, a potem zobaczymy, póki co w Warszawie jesteśmy.